Jest pewne bardzo proste doświadczenie fizyczne, które polega na tym, że pocieramy balonem o naszą głowę, o nasze włosy. I co zaobserwujemy? Zaobserwujemy, że nasze włosy, tak jakby stają dęba, przyciągane są przez balonik, a jednocześnie, jakby nie, niechętnie pozostają blisko siebie i się od siebie nawzajem mniej lub bardziej, ale widocznie. Odpychają. I gdy myślimy o tym zaobserwowanym efekcie, to intuicja jest taka, że jakaś właściwość naszych włosów i balonika zmienia się wskutek pocierania balonem o głowę w taki sposób, że między włosami a balonem pojawia się przyciąganie, którego wcześniej nie było, i między poszczególnymi włosami pojawia się odpychanie. I właściwość to nazywamy ładunkiem elektrycznym. Ludzie od setek lat obserwowali w przyrodzie. Zjawiska związane właśnie z elektryzowaniem. I ci z nich, którzy mieli bardziej takie naukowe zacięcie, wymyślili właśnie pojęcie ładunku elektrycznego, który, ponieważ obserwujemy, że w szeregu zjawisk następuje przyciąganie lub popychanie czyli są dwie możliwości, wymyślili, że ładunek elektryczny może występować w dwóch rodzajach: może być dodatni bądź ujemny. To jest oczywiście tylko umowa, moglibyśmy się umówić, że nazywamy te dwa rodzaje ładunku różowym i zielonym, ale taka umowa, że ładunki są dodatnie i ujemne się bardzo dobrze przyjęła. I to co obserwujemy w przyrodzie, to jest przyciąganie między ładunkami różnoimiennymi, czyli dodatnim i ujemnym oraz odpychanie między ładunkami jednoimiennymi. Zarówno dwa dodatnie będą się odpychać, jak i dwa ujemne będą się odpychać. I taki właśnie prosty model pozwala nam objaśnić bardzo wiele zjawisk, takich jak właśnie elektryzowanie ciał wskutek potarcia, pioruny i wiele, wiele innych. Będziemy jeszcze w tej serii o nich mówić. A teraz, jak ten model działa na poziomie mikroskopowym, na, pozi na poziomie pojedynczych atomów, bo dopiero na tym poziomie można w tym przypadku coś więcej objaśnić. Otóż atom, i być może będzie to dla Ciebie tylko przypomnienie, a może będzie to coś nowego, składa się z jądra, w którym siedzą protony i ich ładunek jest Tutaj dla przykładu narysuję dwa. Ich ładunek jest dodatni oraz neutrony, które jak sama nazwa wskazuje, są neutralne. A wokół takiego dodatnio naładowanego jądra, i tutaj rysuję oczywiście bardzo schematycznie i nie w skali, krążą ujemnie naładowane elektrony. Rysuję je jako mniejsze, ponieważ ich masa jest dużo, dużo mniejsza, ale oczywiście tu wszystko jest nie w skali. I to jest oczywiście tylko umowa, że to właśnie protony są dodatnie, a elektrony ujemne. I teraz co się dzieje, gdy trzemy balonem o włosy. Otóż okazuje się, że materiał, z którego zbudowany jest, z którego zrobiony jest balon, ma tendencję do wyrywania, zabierania elektronów tutaj z tych zewnętrznych powłok, z atomów, z których zbudowane są włosy. I wobec tego na powierzchni balona gromadzą się ładunki ujemne. Z kolei nasze włosy, które straciły nieco elektronów, mają sumarycznie pewien ładunek dodatni. Tak, I dlatego skutek tego nagromadzenia tutaj ładunku dodatniego, a raczej... Lepiej powiedzieć precyzyjnie, wskutek tego, że ładunek ujemny został utracony, więc atomy, z których zbudowane są włosy, straciły swoją neutralność. Skutek tego właśnie transferu ładunku ujemnego na powierzchnię balonu, tutaj mamy nagromadzone ładunki dodatnie, które przyciągają się z ujemnymi i jednocześnie następuje tutaj pewne przesunięcie ładunku, które powoduje, że ładunki ujemne, które są odpychane przez Ładunki balonu pozostają tutaj bliżej, bliżej naszej głowy. A ponadto, ponieważ wszystkie włosy są naładowane, mają sumaryczny ładunek dodatni, to odpychają się między sobą. Czyli jakościowo już rozumiemy, co się dzieje. To akurat dlaczego elektrony mają tendencję do przenoszenia się na balon, a nie z balonu na włosy, to akurat wynika konkretnie z właściwości atomów właściwości cząsteczek, z których zbudowane są. Balony i nasze włosy. Atomy tworzące materiał naszego balonika po prostu mają większą tendencję do zabierania elektronów, chętniej je przyjmują, a włosy chętniej je oddają. Z kolei, gdybyśmy wybrali inną parę materiałów do pocierania jeden o drugi, być może byłoby jakoś inaczej. Nie jest to do przewidzenia na gruncie jakiejś takiej bardzo prostej fizyki. Jest to raczej coś, co można po prostu sprawdzić eksperymentalnie, albo można znaleźć. Wiem, że są takie listy, na których uszeregowane są materiały pod względem chęci przyjmowania elektronów i na podstawie takiej listy można sobie przewidzieć, że jeśli potrzemy materiał A o materiał B, to materiał A na przykład się naelektryzuje dodatnio, bo jest mniej chętny do przyjmowania elektronów niż materiał B, więc w efekcie, w efekcie materiał B zawierze, zbierze elektrony na swojej powierzchni. Teraz, kiedy już jakościowo rozumiemy, co się dzieje, dobrze jest coś powiedzieć o tym, jak, jak charakteryzujemy ładunek pod względem ilościowym. Potrzebujemy do tego jednostek ładunku, i taką, jedną z takich podstawowych jednostek jest ładunek elementarny, oznaczany literką E. Jest to ładunek protonu. I pomimo, że elektron jest dużo wielokrotnie lżejszy od. Od protonu, to ma co do wartości względnej dokładnie taki sam ładunek, równy minus tej stałej, która jest dodatnia. To ładunek elektronu. I jest to jednostka bardzo wygodna i przydatna w takiej skali mikroskopowej. Gdy operujemy, gdy przyglądamy się, co się dzieje w pojedynczym atomie, czy na przykład pomiędzy dwoma atomami, mamy dwa atomy i rozważamy przykład, w którym jeden atom przejął jeden elektron od drugiego atomu, to wiemy, że wtedy Transfer ładunku można wyrazić właśnie w tych jednostkach, w jednostkach ładunku elementarnego, ale w świecie makroskopowym, w którym elektryczność, ładunek elektryczny też jest czymś powszechnym, wszystkie nasze urządzenia, nasze komputery, telefony komórkowe, które na przykład podłączamy do gniazdka i ładujemy, wszystkie gromadzą sobie jakiś tam jakiś ładunek elektryczny i wyrażanie go w jednostkach ładunku elementarnego już jest bardzo niepraktyczne. I taką jednostką, która jest bardziej praktyczna w świecie makroskopowym, jest. Jeden kulon. Nazwa się wzięła od XVIII-wiecznego francuskiego naukowca. Szarla kulomba i jest to jednostka dużo, dużo większa od ładunku elementarnego, mianowicie jeden kulom odpowiada przybliżeniu, bo nie będę pisać wielu cyfr po przecinku, ale odpowiada 6,24 razy 10 do 18 ładunków elementarnych. Czyli widzimy, że taki jeden Coulomb mieści w sobie ogromną ilość ładunków elementarnych, więc ta różnica skal jest. Gigantyczna. Z kolei, gdybyśmy chcieli wyrazić ładunek elementarny w kulombach, to musielibyśmy to równanie odwrócić, I by się okazało, że ładunek elementarny to jest w przybliżeniu 1 przez 6,24 razy 10 do 18, czyli to się okazuje, że będzie to w przybliżeniu 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba. Chciałam Ci przedstawić tylko takie bardzo podstawowe, bardzo taką podstawową intuicję. I podstawowe fakty na temat ładunku elektrycznego, ale tak zamiast podsumowania chciałam zwrócić Twoją uwagę, że choć elektryczność i ładunek elektryczny jest czymś, z czym stykamy się na co dzień, co jest nam bardzo bliskie, bardzo powszechnie przez nas wykorzystywane w życiu codziennym, to ta taka fundamentalna własność ładunków różnoimiennych, które się przyciągają i jednoimiennych, które się odpychają, jest czymś takim bardzo głębokim. Bardzo taką głęboką i tajemniczą własnością przyrody. No bo na pierwszy rzut oka można by zacząć się zastanawiać, a skąd te ładunki wiedzą, że mają się przyciągać, że mają się odpychać. Jest to pomimo tego, że jesteśmy jakoś do tego przyzwyczajeni, jakoś tam frapujące, jakbyś się dłużej zastanowić. I przez całą serię filmików o elektryczności będziemy trochę też o tym myśleć.